Drogi widzu, w tej chwili zapraszam Cię już na kolejną drugą część książki Skarżyłem się grobowi. Dostaję jeden koc i idę na brzuski. Jest zima. Okno w izolatce jest wybite. Do środka zawiewa śniegiem. Cały sufit pokryty jest taką warstwą lodu, że można by jeździć na łyżwach. Gdzieniegdzie zwisają sople. Koc jest sztywny jak arkusz blachy, przy odchylaniu trzeszczy, jakby za chwilę miał się złamać. Po pierwszej nocy budzę się cały sztywny i przemarznięty do szpiku kości. Wyprowadzają mnie na spacer. Gdy wracam, na kocu leży berło, czyli szczotka do czyszczenia kibla. Chcą sobie ze mnie zadrwić, pokazać mi, jak im jestem małym człowiekiem, jak łatwo można mi dokuczyć. Wiedzą, że ja, człowiek grypsujący, nie mogę już pod tym kocem spać. Jest on przecwelo. Wyrzucam go i od tej pory śpię bez koca. Przeziębiam krew. Puchną mi nogi. Na całym ciele pojawiają się czyraki, które po kolei otwierają się. Leżę na pryczy i już nie czuję zimna ani bólu. I wtedy na ścianie celi postanawiam napisać. Tu umarł Andrzej, narodził się Słowik. W międzyczasie przysługuje mi tak zwane warunkowe, czyli przedterminowe zwolnienie. Po raz pierwszy o takie zwolnienie ubiegałem się w czasie odsiadywania tego wyroku. Mam stanąć na wokandę, gdzie sąd penitencjarny, niezależny od danego więzienia, ma rozpatrzyć możliwość udzielenia mi przedterminowego zwolnienia. W obecności naczelnika więzienia i wychowawcy rozpatrywany jest każdy przypadek. Analizuje się sposób zachowania więźnia w czasie odsiadywania wyroku, jego postawę, stopień resocjalizacji. Na podstawie opinii wychowawcy i naczelnika więzienia podejmuje się decyzję o zwolnieniu lub nie. Przed wokandą podchodzi do mnie wychowawca i pyta. Powiedz, chcesz wyjść? No tak, mówię, przecież po to staję na warunkowe. Powiedz na wokandzie, że nie grypsujesz, a wyjdziesz. Ale panie wychowawco, przecież przez 2 lata grypsowałem, sam pan wychowawca doskonale wie i ja takich rzeczy robić nie mogę. Nie dlatego, że się ktoś dowie, ale pan mnie uczy, żebym był sam dla siebie świnią. Powiedz i zobaczysz, wychodzisz. On potrzebował pokazać, że przyprowadza kolejnego więźnia, który już nie grypsuje. Moim kosztem chciał coś zyskać, wykazać się przed przełożonymi swoimi osiągnięciami. Jeszcze wielokrotnie w życiu przyjdzie mi spotkać się z taką postawą, kiedy ludzie próbowali wykorzystywać mnie dla swoich korzyści. Wchodzę na wokandę i nikt mnie nie pyta, czy ja utrzymuję kontakt z rodziną, jakie ja mam poglądy na życie, co będę robił na wolności, czy mam zamiar iść do pracy, w jaki sposób więzienie na mnie wpłynęło. Zadają mi tylko jedno pytanie. Grypsujesz? Tak. Dziękuję, wokandy nie otrzymujesz. Proszę wyjść. Miałem okazję wyjść przedterminowo. Musiałem tylko skłamać, zaprzeczyć samemu sobie. Kolejna instytucja chciała nauczyć młodego chłopaka, że kłamstwem i nieuczciwością można w życiu coś osiągnąć. A ja chciałem po prostu być sobą. Nie chciałem, żebym za kilka lat, gdy ktoś spyta, co wtedy powiedziałem. Musiał odpowiedzieć, że zdradziłem swoje zasady, zeszmaciłem się. Odsiedziałem nie tylko wyrok, ale i grzywnę, na spłacenie której nie było stać moich rodziców. Moje wielokrotne prośby o pozwolenie pracowania w więzieniu były odrzucane. Po 2 latach wyszedłem na wolność. Jak wielkie spustoszenie życie więzienne poczyniło w mojej psychice, miałem przekonać się już wkrótce. Nie potrafiłem znaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie miałem się gdzie podziać, rodzina odwróciła się ode mnie. Ze swoją przeszłością nie mogłem znaleźć pracy. Wtedy coś we mnie pękło. Byłem wściekły na cały świat, zdałem sobie sprawę, jaką krzywdę mi wyrządzono. Komuna zrobiła ze mnie 100% przestępcę. I wtedy powiedziałem sobie, chcecie mieć przestępcę, to będziecie go mieli. Zacząłem popełniać drobne przestępstwa, kradzieże, włamania do mieszkań. Na wolności byłem 58 dni. I znowu wielkie nieporozumienie. Ja, drobny złodziejaszek, za to co zrobiłem trafiam na 4 lata do więzienia dla najgroźniejszych przestępców, do więzienia w czarnym. Mam 21 lat. Najpiękniejsze lata młodości mam spędzić pośród najgorszych krymina, mordę, gwał, narkoma, wielokrotnych recydyw. W tym czasie, kiedy moi rówieśnicy cieszą się młodością, chodzą na randki, zakochują się, przeżywają wzloty i upadki, ja mam spędzić 4 lata w najcięższym więzieniu w Polsce.
Przysyłają mnie do czarnego. Jestem młodym chłopakiem, a za sobą mam już jeden wyrok odsiedziany w Emielencinie. Jestem człowiekiem grypsującym, umiejącym przestrzegać wszelkie zasady obowiązujące grypsujących. Wchodzę z mandżurem pod celę. Wiem, że nie mogę położyć go na podłodze, bo wezmą mnie za frajera. Rozglądam się więc uważnie po celi, żeby znaleźć wolne łóżko. Cela jest 14-osobowa. Ktoś pyta, czy grypsuje. Nie odpowiadam, tylko podchodzę do wolnego łóżka i kładę na nim mandżur. Dla ludzi grypsujących jest to znak, że ja też grypsuję. Wszelkie pytania są zbędne. Podchodzi do mnie facet, z wyglądu dużo starszy ode mnie, bierze mój mandżur i rzuca na środek celi, na podłogę. Zadałem ci pytanie, czy ty grypsujesz? To ty nie widzisz, co ja robię? Jak ci coś nie pasuje i masz problemy ze sobą, to idź do lekarza. Znowu biorę mandżur i kładę na łóżko. Łóżko, które jest wolne. A on podchodzi i wali mnie w głowę. Dostałem tak, że się przewracam. Wstaję, biorę z górnego łóżka deskę, która zabezpiecza przed spadnięciem z łóżka podczas snu, walę go w łeb, deska pęka, poprawiam go drugi raz. Klient leży nieprzytomny. Jest straszna afera, bo jest dużo krwi, groźnie to wygląda. Zabierają go na szpitalkę. Po opatrzeniu ran każe odprowadzić się z powrotem pod celę. Twierdzi, że się potknął i przewrócił. Ale nerwy mu puszczają i ze złości, że jakiś słowik mu dołożył, odgryza sobie palec. On, największy kozak na całą Polskę, został po raz pierwszy publicznie pobity. Takie wiadomości rozchodzą się po więzieniu błyskawicznie. Mało tego, po jakimś czasie cała Polska wie o tym zdarzeniu. Więźniowie, którzy przewożeni są do innych więzień, roznoszą takie informacje. Za każdym więźniem wędruje po całej Polsce informacja, czy jest cwel, czy grypsuje, z jakiego artykułu siedzi. Nigdy więcej już go nie widziałem. Tylko raz, po latach, kiedy terroryzował całą Łódź, rozmawiałem z nim przez telefon. Ale wtedy odnosił się do mnie z pełnym szacunkiem, nawet zaprosił mnie na wódkę. W więzieniu ludzie dla zabicia czasu i żeby nie zwariować wyszukiwali sobie różne zajęcia. Jeden próbował malować obrazy, drugi hodował kwiatek, a jeszcze ktoś inny opiekował się małym kotkiem. Kotów w więzieniu zawsze było sporo, a byli i tacy ludzie, którzy je jedli. Smażył taki kota, a mówił, że dostał w paczce królika. Częstował wszystkich i jeszcze urągał, że żona, ta stara kurw, takiego starego królika mu przysłała. Stare koty szły na patelnię, a młode służyły za maskotki seksualne. Któregoś dnia wychodzę na główny spacerniak, na którym jest, powiedzmy, 50 więźniów. Idę sobie po ścieżce, myślę o rodzinie, o wolności. Staram się omijać kałuże, nie wdepnąć w błoto. Widzę, że przede mną ktoś prowadzi młodego kotka na sznurku. Specjalnie nie zwracam na to uwagi, nie takie rzeczy już w więzieniu widziałem i kotek na sznurku wcale mnie nie dziwi. Myślę raczej o tym, żeby nie wdepnąć w kałuże. Gdy po raz kolejny przeskakuję kałuże, skaczę tak niefortunnie, że zaczepiam nogą o sznurek, na końcu którego jest kotek. Kotek zapiszczał, a jego właściciel rzucił się na mnie i uderzył mnie w twarz. Kurw twoja mać, mówi do mnie. Ty, nie masz litości nad zwierzętami. Wynurzam się z kałuży, łapię faceta za włosy, biję go i na koniec wrzucam go do wody. Co ty robisz, świrze, za co mnie uderzyłeś? Mówię do niego. O co ci chodzi? Okazało się, że był to tak zwany Palma, facet, którego wszyscy się bali i który terroryzował całe więzienie. Udawał złodzieja, a tak naprawdę siedział za znęcanie się nad rodziną. Kilkakrotnie zamykał matkę i siostrę w spiżarni i rozbijał im na głowach słoiki, w których matka robiła przetwory na zimę. To ty, świnio, teraz kotka kochasz, a matki i ojca nie kochałeś. Pobiłem go za to strasznie. Jak to poszło w eter, to wszyscy na spacerniaku palcem mnie pokazywali. Zdobyłem taki szacunek, że ci najwięksi kryminaliści, z wyrokami nie mniejszymi niż 10 lat, zaczęli mnie szanować i odnosić się do mnie z respektem. Już po wyjściu z więzienia, kiedy nie byłem już więźniem, przekonałem się, że ten szacunek przeniósł się również na wolność. Postanawiam uciec z czarnego. W całej historii tego najlepiej strzeżonego więzienia w Polsce jestem jedną z niewielu osób, której to się udaje. Był stan wojenny. Przez pół roku ukrywałem się w różnych miejscach,
ale najwięcej czasu spędziłem w Gdańsku na Starówce. Z okna mojej kryjówki widziałem słynny budynek Poczty Gdańskiej. W tej historii miejsce to odegra bardzo ważną rolę. Ze względu na stan wojenny, ukrywanie się było bardzo utrudnione. Po całym mieście krążyło mnóstwo patroli. Nad zachowaniem porządku czuwało nie tylko wojsko i milicja, ale również zmobilizowane oddziały ORMO, czyli Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej. ZOMO to zbrojne oddziały Milicji Obywatelskiej, a nawet na potrzeby stanu wojennego zorganizowano specjalne oddziały tzw. ORMO, czyli Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej, do których powoływano przypadkowych ludzi, bardzo często bez żadnego przygotowania. Byli to robotnicy i chłopi, oderwani od swoich codziennych zajęć w fabryce czy na roli. Wyglądali komicznie, przebrani w mundury moro, z wielkimi brzuchami, bokobrodami na pół policzka i długimi, często przetłuszczonymi włosami wystającymi spod czapek. Zazwyczaj chodzili szóstkami, patrol od patrolu w odstępach kilkudziesięciu metrów, uzbrojeni w pałki milicyjne i kajdanki. Wyglądali komicznie. Byli mało skuteczni, zagubieni w nieznanym mieście. Taki patrol próbował mnie kiedyś zatrzymać. Wieczorem, tuż przed zamknięciem, poszedłem na pocztę główną zatelefonować. Gdy już wychodziłem z budynku, zatrzymał mnie patrol ORMO w celu sprawdzenia dokumentów. Oczywiście dokumentów nie miałem, mało tego, byłem poszukiwany. Zdałem sobie sprawę, że mam kłopoty. Zacząłem udawać, że szukam po kieszeniach dokumentów, a w międzyczasie zaczynam kombinować, co mam dalej zrobić. Z pomocą przyszła mi babcia, która akurat wychodziła z poczty, a której tarasowaliśmy przejście. Mówię: panowie, przesuńcie się, trzeba przepuścić babcię. Gdy oni się rozstąpili, ja zacząłem uciekać. Oni rzucili się w pościg za mną. Biegnę co sił w nogach głównym deptakiem, za mną biegnie patrol ORMO, wiejskie chłopy z wystającymi brzuchami, w przyciasnych mundurach moro. Któryś z nich miał gwizdek, więc goniąc mnie gwizdał, ile miał sił w płucach. Wszystkie patrole, które mijaliśmy po drodze, przyłączały się do pościgu. Z bocznych uliczek wybiegały kolejne, czekały, aż wszyscy przebiegną i sami dołączali do pogoni. Po pewnym czasie goniło mnie kilkadziesiąt osób, ubranych w mundury, uzbrojonych w tarcze i pałki. Ktoś, kto by obserwował to z boku, miałby niezły ubaw. Powoli zaczęło brakować mi sił. Postanowiłem skręcić w bramę, wydawało mi się, że przelotową. Ale brama okazała się ślepa. Znalazłem się w pułapce i powoli zacząłem panikować. Wpadłem na klatkę schodową. Szarpałem za klamki mijanych drzwi w nadziei, że może któreś się otworzą. Za plecami słyszałem odgłosy zbliżającego się pościgu. Minąłem pierwsze piętro, na półpiętrze pomiędzy pierwszym a drugim piętrem na klatce schodowej było otwarte okno. Nie zastanawiając się długo, wyszedłem przez to okno na perepet i czekałem ze skokiem na moment, kiedy pościg będzie jak najbliżej. Przez ramię widziałem zbliżających się funkcjonariuszy, patrzyłem, jak tłoczą się jeden przez drugiego. Spoceni, zdyszani, ledwo biegli pod górę. Gdy pierwsi byli naprawdę blisko, skoczyłem w dół i wylądowałem prosto na głowach milicjantów, którzy stali na dole. Nie przewidziałem tego, że w czasie pościgu tak wielu przyłączyło się do nas, że gdy ci pierwsi byli tuż przy mnie na schodach, ci ostatni jeszcze nie wbiegli do klatki. Wszyscy rzucili się na mnie, zaczęli mnie kopać i tłuc pałkami. W końcu skuli mnie kajdankami i zabrali na komendę do wyjaśnienia. Ponieważ nie przyznawałem się do prawdziwego nazwiska, po odciskach palców doszli do tego, jak się nazywam i że jestem poszukiwanym listem gończym z biegiem z więzienia. Po miesiącu od nieudanego skoku z okna wróciłem do Czarnego. Specjalna jednostka milicji dowiozła mnie do więzienia, a przy bramie czekał już na mnie kierownik ochrony biernacki. Milicja przekazała mnie w jego ręce, a on przywitał mnie bardzo serdecznie. Tak mocno uderzył mnie w nos, że zalała mnie krew. Gdy odzyskałem świadomość, pytam go: pan ośmielił się mnie uderzyć? Przecież zawsze miał pan ludzi od bicia. Zbyt długo czekałem na tą przyjemność, żeby ci przywalić. Brać go na jedynkę. W tym czasie w Czarnem było 25 pawilonów. Jedynka to był pawilon izolatek. Za ucieczkę dostałem pół roku jedynki. Biernacki osobiście zaprowadził mnie na pawilon, gdzie czekał już na mnie czarna dupa, chyba najgorszy klawisz na świecie. Byłem w kilkunastu więzieniach, ale takiego skurwiela w żadnym z nich nie spotkałem. Każdy, kto w tamtym czasie siedział w Czarnem, wie,
że Czarna Dupa pracował tylko na izolatkach. Czarna Dupa wsławił się tym, że bił więźniów w sposób okrutny. Bił i znęcał się nad więźniami w sposób tak perfidny, że po miesiącu takich tortur każdy zgadzał się na wszystko, żeby tylko nie być dalej poniewieranym. Odbierał ludziom godność tylko po to, żeby popisać się przed całym więzieniem, jak i to z niego dobry klawisz. Po pół roku pobytu na izolatkach przeniesiono mnie do normalnej celi. Żeby całkowicie nie zwariować, chciałem coś robić, czymś się zająć. Do pracy nie chcieli mnie przyjąć, bo bali się, że im znowu ucieknę. Zgodzili się natomiast, żebym uczęszczał do szkoły. Przez 2 lata uczyłem się zawodu fryzjera. Przez ten okres przekonałem się, jaka jest różnica w traktowaniu więźniów uczących się. Nikt z gadów mi nie dokuczał, miałem święty spokój, przez te 2 lata ani razu nie widziałem izolatek. Mogłem w miarę ludzkich warunkach odsiadywać wyrok. W czasie odsiadywania tego wyroku po raz pierwszy i ostatni zdarzyło mi się, żeby funkcjonariusz służby więziennej sam zaproponował mi przedterminowe zwolnienie. Człowiekiem tym był mój wychowawca więzienny, sprawujący jednocześnie funkcję kierownika penitencjarnego więzienia. Wezwał mnie kiedyś do siebie i mówi: „Słuchaj, Słowik, pracuję w tym zawodzie już wiele lat i widziałem tysiące więźniów. Obserwuję ciebie od dłuższego czasu i moim zdaniem ty już się do więzienia nie nadajesz. Jeżeli zostaniesz dłużej w więzieniu, to cię zepsują do szpiku kości. Twoja resocjalizacja dalej musi przebiegać na wolności. Ja występuję dla ciebie o warunkowe zwolnienie. Panie wychowawco, przecież mnie te kurw nie puszczą. Pisz o warunkowe i wychodź na wolność”. Na wokandzie poparł mój wniosek o zwolnienie warunkowe. Stwierdził, że w więzieniu przeżyłem już wszystko i dalsze trzymanie mnie tu może tak wypaczyć moją osobowość, że jakakolwiek resocjalizacja będzie nieskuteczna. Poświadczył za mnie swoim autorytetem i dzięki temu warunkowo wypuszczono mnie z więzienia. Wychodzę na wolność. Nie mam pracy, bo nikt nie chce zatrudnić wielokrotnego złodzieja. Zaczynam kraść. W tym czasie, jak grzyby po deszczu, powstają najróżniejsze hurtownie, które aż prosiły się, żeby je okradać. Zazwyczaj są zakładane w okolicy Warszawy, w jakichś stodołach czy szopach. Są źle zabezpieczone. Nie mają alarmów, jedyne zabezpieczenie to metalowe skoble i duże kłódki. Zaczynam kraść papierosy i handlować nimi. Wszystko idzie jak z płatka. Wystarczy tylko nocą otworzyć kłódkę albo po prostu ją ukręcić i zabrać to, co biznesmen miał w środku. Pewnego razu na szopie znowu nie było alarmu, ale za to w środku siedziało pół wsi z widłami w rękach. Okradani chłopi postanowili się bronić. Padło hasło: „Brać go”, i zaczęła się pogoń. Zostawiam wszystko i w nogi. Ja patrzę, a za mną biegnie chyba pół wioski, wszyscy uzbrojeni w widły i rozwścieczeni. Ale myślę sobie, ja młody, wysportowany chłopak, a za mną staruchy w gumiakach. Nie będzie problemu, aby do lasu. Wpadłem na kartoflisko, z coraz większym trudem biegnę przez bruzdy, nogi zapadają się w grząskiej ziemi, robią się jak z waty. A za sobą, coraz bliżej, słyszę oddechy goniących. Przewracam się, rzucone widły o centymetry mijają moją głowę. Tylko nie dać się przebić widłami. Dziury w plecach po kulach to tak, ale nie po widłach. Ostatkiem sił wpadam do lasu. Biegnę przez gęstwinę, gałęzie szarpią mi ubranie, kaleczą twarz i ręce. Pościg ustaje. Pieszo przez kilkanaście kilometrów wlokę się do domu. Już widzę znajome bloki, za chwilę napiję się wody, wejdę do wanny. Skradam się do klatki, wjeżdżam windą na 5. piętro, dzwonię do drzwi. Zmęczony, ale szczęśliwy, że już jestem w domu. Po dłuższym oczekiwaniu drzwi otwiera moja kobieta. Zieje tanim alkoholem, uważnie mi się przygląda i mówi: „Kurw, pachniesz, gdzie ty w burdelu byłeś, miałeś mnie, świnio, nie zdradzać”. „O czym ty mówisz, głupia kobieto? Ja ledwo z życiem uszedłem. Na wolności tym razem jestem 59 dni, podczas których dokonałem kilkunastu włamań i kradzieży, ale tak naprawdę do więzienia wróciłem za przestępstwo, którego nie popełniłem. Milicja domyślała się tylko, że niektóre z kradzieży mogą być moim dziełem, ale nie miała żadnych dowodów. Oprócz tego powoli zaczęła krążyć o mnie opinia świetnego złodzieja, który potrafi otworzyć każdy zamek. Nie ukrywam, że była to prawda, gdyż przez lata odsiadki najlepsi złodzieje w Polsce uczyli mnie otwierać wszystkie rodzaje zamków.
Milicja postanowiła unieszkodliwić mnie jak najszybciej. Postanowiono przybić mi jakąś sprawę, czyli oskarżyć o przestępstwo, którego nie popełniłem. Zostaję aresztowany i postawiony przed sądem. Na sprawę przychodzi baba i mówi, że w styczniu okradłem jej dom. W tym czasie była ona za granicą, a po powrocie została dom okradziony. Za namową milicji mnie wskazała jak o sprawcę. Tylko zapomnieli powiedzieć jej o kilku bardzo istotnych szczegółach, na przykład o tym, że w styczniu ja siedziałem w więzieniu w Czarnem i nie było możliwości, żebym to zrobił. Ale sąd nawet nie zadaje sobie trudu, żeby to sprawdzić, tylko skazuje mnie na odsiadkę. Kolejny wyrok. Wracam do więzienia. Powoli zaczynam zdawać sobie sprawę, że wieloletnie przebywanie w jednej od celi z najgroźniejszymi przestępcami tak bardzo mnie zmieniło, że nie potrafię żyć na wolności. Moje życie, mój dom są tu, w więzieniu. Jestem nieprzystosowany do innego życia. Z drugiej jednak strony nie mogę pogodzić się z rygorami, jakim jestem poddawany w więzieniu. Chcę wrócić na wolność. Na wolności nastają czasy solidarności. Rygory więzienne zostają złagodzone, coraz więcej więźniów wychodzi na przepustki. Ja siedzę z wyrokiem i z wysoką grzywną. Czekam tylko na sposobność wyjścia z więzienia przynajmniej na kilka dni, abym mógł w tym czasie spłacić przynajmniej część grzywny, za którą siedzę w więzieniu. Na wolności mam poukrywane różne rzeczy, wystarczy je tylko sprzedać. Kolejne prośby o przepustkę zostają odrzucone. Postanawiam załatwić sprawę w inny sposób. Na widzenie przyjeżdża do mnie przyjaciel. Zaczynamy rozmawiać. Co się dzieje? Pyta. Jak to, co się dzieje? Co się ma dziać, jestem w tym więzieniu fryzjerem i już mam tego dosyć. Siedzę tu z bandziorami, bandytami, gwałcicielami, którzy lawinowo wychodzą z więzienia, a ja za kradzież i nie otrzymuję żadnej przepustki. Wyrwałbyś mnie stąd. A masz jakieś możliwości? Dlaczego nie? Są przecież możliwości wykupienia się. A ile to kosztuje? Niedużo, człowieku, ja za $100 wyjdę z tego więzienia. To banda pijaków, nędzne klawisze, co za $20 dupę ci wyliżą. Jak to się dzieje? Daj mi $100, a wkrótce się przekonasz. Zostawia mi $100 w drobnych banknotach. Teraz tylko czekam na odpowiedni moment, żeby się wykupić. Gdy na zastępstwo przychodzi wychowawca znany z tego, że jest przekupny, idę do niego ze swoją sprawą. Słuchaj, misiu, mówię, potrzebuję iść na przepustkę, ile to kosztuje? Pożycz mi dzisiaj $20, a jutro ci odpowiem. To bardzo ładnie się składa, bo akurat tyle przy sobie mam, mówię do niego i daję mu pieniądze. A on na to. Widzisz, dla człowieka z twoją ksywą może być pewien problem, ale zrobimy tak, zorganizuj telegram, że zmarł ci ojciec albo matka, a ja resztę załatwię. Po pewnym czasie do więzienia przychodzi lipny, telegram, że matka umarła w Warszawie, pomimo że nigdy w Warszawie nie była. Na telegramie jest tyle pieczątek i potwierdzeń z najróżniejszych urzędów, że naczelnikowi więzienia na moment mowę odebrało. Jak długo pracuję w więziennictwie, tak potwierdzonego telegramu jeszcze nie widziałem, stwierdził po odzyskaniu mowy. Oczywiście dostałem przepustkę i na 5 dni wyszedłem na wolność. Wtedy jeszcze nie myślałem, żeby nie wrócić z tej przepustki. Chciałem w ciągu tych 5 dni załatwić wszystkie najpilniejsze sprawy, a potem odsiedzieć wyrok do końca. Chciałem mieć to już poza sobą, być czystym. Ale stało się inaczej. W ciągu tych 5 dni wolności zarobiłem tak dużą ilość pieniędzy, że mogłem skutecznie ukrywać się w nieskończoność. Ale ja już nie chciałem się ukrywać, uciekać przed prawem. Chciałem żyć jak normalny, wolny człowiek. Chciałem żyć jak mąż, ojciec rodziny. Dzielić się z żoną troskami i radościami dnia codziennego, wychowywać wspólnie dzieci, chodzić z rodziną w niedzielę do kościoła, na spacer do parku, zabierać dzieci na lody, chodzić w odwiedziny do babci, do znajomych. Chciałem prowadzić życie normalnego, statecznego obywatela. Czułem, że staję się innym, lepszym człowiekiem, bo pragnąłem być inny niż do tej pory. Potrzebowałem szansy powrotu do normalności, powrotu do społeczeństwa. Poznałem kobietę, która urodziła mi córkę. Byłem dumny ze swojego ojcostwa. Cieszyłem się każdym dniem nowego życia. Z radością w sercu obserwowałem rozwój mojej córeczki.
Pierwsze uśmiechy, łezki, okrzyki bólu i radości, oczekiwanie na pierwszy ząbek, raczkowanie, pierwsze nieporadne kroki. Cud miłości i łaski Bożej. W tym samym czasie, kiedy naprawdę umiera moja mama, rodzi się moja córka. Bóg zabiera mi jedną miłość, żeby dać mi drugą. Cud kontynuacji życia i miłosierdzia boskiego. Jestem szczęśliwy. U boku ukochanej kobiety przeżywam najwspanialsze chwile. Nareszcie mam taką rodzinę, o jakiej marzyłem przez lata więzienia. Taką, w jakiej wychowywali mnie moi rodzice. Męczy mnie jedynie ciągła presja ukrywania się przed policją. I presja ta udziela się również mojej kobiecie. To powoduje, że po pewnym czasie mój związek rozpada się. Moja kobieta nie wytrzymuje tego ciągłego napięcia. Ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Natomiast pojawia się okazja, żeby załatwić sprawę ułaskawienia. Zaproponowano mi skorzystanie z prawa aktu łaski ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy. I ja z tej propozycji skorzystałem, ściślej mówiąc po prostu się wykupiłem. Zapłaciłem żądane pieniądze i otrzymałem odpowiedni dokument. Nie widziałem innej możliwości. Naznaczony piętnem groźnego przestępcy ukrywającego się przed policją, nie mogłem ubiegać się o akt łaski prezydenta w normalnym trybie. Wykorzystałem ludzką chciwość i akt łaski po prostu kupiłem. Akt łaski otrzymuje się warunkowo. Przez 5 kolejnych lat ułaskawiony nie może popełnić żadnego przestępstwa, bowiem w przeciwnym wypadku z powrotem wraca do odbywania kary, wykonywanie której czasowo zawieszono. Po 5 latach nienagannego sprawowania kara zostaje aktem łaski darowana. W tym momencie potwierdzam wszystkie znane z prasy fakty dotyczące korupcji w otoczeniu prezydenta. Niech nikt nie myśli, że problem korupcji dotyczy tylko urzędnika mogącego przyspieszyć wydanie paszportu, lekarza przeprowadzającego operację, sprzedawcy samochodów, który pomoże kupić auto w ulubionym kolorze. Niech nie obrazi się ktoś, kogo w tej wyliczance pominąłem, a kto też nieraz wziął. Wielu ludzi, którzy mogą coś załatwić, którzy mają dostęp do cennych dla innych informacji, ulega korupcji. Mają oni swoją cenę. Tak jest w Polsce, w Izraelu, w Ameryce i na całym świecie. Tylko od możliwości i stanowiska zależy wysokość tej ceny. Dzięki skłonności ludzi do przekupstwa mogę do dzisiaj skutecznie ukrywać się przed policją. Informatorzy na najwyższych szczeblach urzędniczej drabinki na bieżąco udzielają mi informacji o kolejnych ruchach policji i o ich zamierzeniach. Ich bezkarność będzie trwała tak długo, jak długo będzie trwało moje ukrywanie się. Ocenę czynu urzędników prezydenta Wałęsy pozostawiam innym. Wśród tych ludzi o nieposzlakowanej opinii, bojowników o wolność Polski, walczących o państwo sprawiedliwe i demokratyczne, znajdują się ludzie gotowi zdradzić te ideały. Śmieszne wydaje mi się tłumaczenie pana prezydenta, że ktoś podsunął mu do podpisania stosowny dokument, że on o niczym nie wiedział, że nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Zasłanianie się niewiedzą wydaje mi się niegodne osoby na takim stanowisku. Pan prezydent Wałęsa zawsze był dla mnie wzorem prawości, uczciwości i konsekwencji w dążeniu do celu. Zamiast tłumaczyć się niewiedzą, pan prezydent powinien dołożyć wszelkich starań, żeby całą tą historię wyjaśnić. Tłumaczenie się możliwością pomyłki przy bardzo dużej ilości podpisywanych ułaskawień nie zwalnia pana prezydenta z moralnej odpowiedzialności za czyny popełniane przez jego współpracowników, ludzi, których sam dobierał do współpracy. Jako ich przełożony ponosi osobiście odpowiedzialność za ich wykroczenia. W tym kontekście publiczne nazywanie mnie łajdakiem uważam za wielką pomyłkę. Cała ta sprawa rzuca cień na osobę pana prezydenta, a precyzyjnie mówiąc na jego kancelarię. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. To według Ewangelii, według świętego Jana słowa Jezusa do zebranych na Górze Oliwnej uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy przyprowadzili do niego kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona rzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. W tym miejscu nasuwa mi się jeszcze jedna refleksja. Czy pan Wałęsa pamięta kłopoty, jakie sprawiał mu jego niezdyscyplinowany syn Przemysław? Czy nie miał moralnych rozterek, kiedy kpiono sobie z wymiaru sprawiedliwości, kiedy młody Wałęsa był poza prawem?
Mnie wtedy przypomniał się wypadek samochodowy, który spowodowałem jako młody chłopak i to, w jaki sposób zostałem potraktowany przez sąd. Dzieci prominentów uniknęły kary tylko dlatego, że ich rodzice byli kimś, mieli układy. Jeżeli dobrze pamiętam, syn prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy, Przemysław, będąc w podobnym wieku co ja, spowodował wypadek samochodowy. Jadąc po pijanemu samochodem potrącił kobietę, która w wyniku odniesionych ran została kaleką do końca życia. Za to nie poszedł do więzienia, ale dostał wyrok w zawieszeniu. Czując się bezkarnie, lekceważy prawo i nadal jeździ samochodem po alkoholu i bez prawa jazdy, w wyniku czego powoduje kolejny groźny wypadek, gdzie tym razem ofiara miała więcej szczęścia, gdyż nie została kaleką. Również i za ten wypadek nie poszedł do więzienia, ale ponownie dostał wyrok w zawieszeniu. Polski kodeks karny nie przewiduje sytuacji, żeby recydywista po raz kolejny otrzymał wyrok w zawieszeniu za to samo przestępstwo. Czy za spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku samochodowego i doprowadzenie do kalectwa niewinnej kobiety, pański syn poszedł do więzienia? Nie, dostał wyrok w zawieszeniu. Czy za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i spowodowanie kolejnego wypadku odwieszono mu wykonanie poprzedniej kary i z nowym wyrokiem posłano na 5. oddział w Mielęcinie? Czy musiał nauczyć się grypsować, uważać, żeby nie zostać cwelkiem? Czy musiał przejść ścieżkę zdrowia? Czy leżąc w izolatce, pogodzony z życiem, umierający, musiał czekać na miłosierdzie wskrzeszenia? Czy doznał tylu upokorzeń i cierpienia, ilu ja doświadczyłem? Nie musiał, bo jego ojciec był prezydentem państwa. Pan prezydent nie musiał nikomu niczego kazać czy zabraniać, nie musiał podejmować działań mających pomóc synowi. On wydał milczące przyzwolenie na pewne działania. Tak więc proszę pana, panie prezydencie, o nie nazywanie mnie łajdakiem na łamach prasy. Proszę tylko, żeby pomyślał pan choć przez sekundę, jak 18-letni chłopak spod Szczecina 22 lata temu spowodował niegroźny wypadek i co z tym chłopakiem zrobiono. To właśnie jemu udzielił pan aktu łaski. Zawsze na swojej drodze napotykałem ludzi, którzy próbowali mnie oceniać. Z góry zakładali, że każdy, kto był w więzieniu, musi być przestępcą i oszustem. Nawet nie próbowali mnie słuchać. Oczekiwali tylko, że potwierdzę to, co sobie wymyślili, co było wygodne dla nich i przebiegu śledztwa. Jeszcze nie zebrali dowodów winy, a już kogoś oskarżali. Ale ja już byłem na to przygotowany. Wielokrotne obcowanie z takimi ludźmi nauczyło mnie ostrożności. Zawsze starałem się przygotować do odpierania ich ataków, mieć możliwość obrony. Zawsze będę pamiętał przesłuchania, na jakie wzywał mnie znany warszawski prokurator Jerzy Mierzewski. Na jego prowokacje zawsze znalazłem odpowiedź: panie prokuratorze, niech pan nie traktuje mnie jako przestępcę, bo nie wszyscy, którzy siedzieli na tym krześle, na którym ja teraz siedzę, byli przestępcami. Niech pan nie traktuje mnie jako przestępcę tak na dzień dobry. W tej chwili pan ma tylko nadzieję, a nie pewność, że ja jestem winien, że jestem przestępcą. A ja bym chciał, żeby pan miał pewność. Nie możemy zaczynać naszej rozmowy od tego, że pan kieruje się tylko nadzieją. Niech pan mnie od razu z góry nie skazuje. Od tego jest sąd, a nie pan. Pan ma nadzieję rozwiązać kolejną sprawę, a komu pan swoje zarzuty przypisze, to dla pana już nie jest ważne. Po mnie przyjdą do pana następni i pan będzie im to przyklejał, aż w końcu komuś pan to przyklei. Czy ja odpowiadam za moją przeszłość, czy za zarzuty, którymi teraz pan mnie oskarża? Bo jeżeli mówimy o przeszłości, to może porozmawiamy o pańskiej. To pan był zdegenerowanym alkoholikiem, wielokrotnie zaszywanym. Cudem uratował się pan od rynsztoka. To pana żona wygoniła z domu i mieszkał pan kątem w hotelu prokuratorskim. A może porozmawiamy o pańskim wykształceniu? Tak prawdę mówiąc między nami, to mamy podobne wykształcenie. To znaczy, że ani ja, ani pan nie ukończyliśmy szkoły. I to również znaczy, że albo będziemy rozmawiali jak mężczyzna z mężczyzną, albo jak magister z magistrem. Tylko że ja nie opowiadam nikomu, że mam dyplom magistra, a pan chwali się dyplomem, którego pan nigdy nie zdobył. Niech pan sam wybierze, jak mamy ze sobą rozmawiać. Niech pan na mnie nie napada. Nie zakłada z góry, że jestem winny. Niech pan mi pozwoli swobodnie się wypowiedzieć. Niech pan porozmawia ze mną swobodnie i dopiero uzyska pan pewne informacje. Ale jak ja mogę z takim człowiekiem rozmawiać jak równy z równym, kiedy wiem, ile w pańskim życiu jest kłamstw i matactwa? Pan mnie oskarża. Czemu pan siebie nie oskarży?
Ja wiem, że pan wielokrotnie brał łapówki. Chociażby ostatnia sprawa zabójstwa gangstera numer jeden w Polsce, tak zwanego wariata. Co w jego notesie znaleziono? Tam jest numer pańskiego telefonu, a obok napisane $2000. Łapówka, którą pan dostał. Ja się pytam, skąd taka szumowina miała pana prywatny numer telefonu? Ja teraz mam ufać, że z moimi zeznaniami postąpi pan uczciwie? Tak jak z innymi sprawami, ze swoim alkoholizmem, tytułem magistra? Czemu taki bandzior jak wariat miał pana numer telefonu, a ja nie mam? I pan, panie prokuratorze, chce rozmawiać na temat przypisywanego mi przestępstwa? Pan się zajmował zabójstwem generała Papały. I co pan zrobił w tej sprawie? Ile pan ukrył dowodów? Niech się pan z tego wytłumaczy. Ja na ten temat dużo wiem, ale nie panu to powiem. Jeżeli pan rozlicza mnie teraz z mojej przeszłości, a nie z tego, co robię teraz, to ja nie mogę traktować pana jak prokuratora, ale jak alkoholika i oszusta. Ja mogę się wypowiedzieć na łamach prasy, mogę napisać list otwarty do jakiejś gazety. I wtedy powiem, co pan zrobił w sprawie zabójstwa generała. Dlaczego pan broni swojego ulubieńca Masę? Niech pan jego zapyta, dlaczego Papała zginął. A właściwie pan go nie musi pytać, bo pan w czasie śledztwa doszedł do jakiejś wiedzy, tylko pan z tej wiedzy szybko zrezygnował. Dlaczego? Niech się pan z tego wytłumaczy. To tylko niektóre zdania, które wypowiedziałem w trakcie rozmowy z prorokiem Mierzewskim. Prowadzę wystawne życie. Dużo podróżuję, zwiedzam świat. Stać mnie na wiele. Po latach spędzonych w więzieniach, gdzie odpokutowałem za swoje przestępstwa, prowadzę życie uczciwego obywatela. Prowadzę legalną firmę, zarabiam pieniądze i płacę państwu podatki. Nie jestem złodziejem, nie okradam państwa. Jeżeli kiedyś to robiłem, to już dawno za to odpowiedziałem. Niech nikt nie myśli, że moje bogactwo wzięło się z okradania banków, napadów na sklepy, wymuszania haraczy. Byłem świadkiem powstawania wielkich fortun w sposób nieuczciwy. Wielu polskich biznesmenów, którzy uchodzą za uczciwych obywateli, ludzi zaradnych i przedsiębiorczych, na moich oczach bogaciło się w sposób nielegalny. Mógłbym podać kilka nazwisk powszechnie szanowanych biznesmenów, którzy potrafili przemycić do Polski kilkadziesiąt cystern spirytusu czy tirów papierosów miesięcznie. Ale odpuśćmy sobie nazwiska, przynajmniej w mojej książce. Tak powstawały ich fortuny. I ja ich okradałem. Zabierałem im ich transporty. Nie mogli iść na policję, bo to, co sami robili, było okradaniem państwa. Oni nie mieli skrupułów, żeby okradać państwo. Zarobione nieuczciwie pieniądze lokowali w uczciwe interesy. Dzisiaj są szanowanymi obywatelami, a nawet niektórzy z nich senatorami i posłami o podwójnej moralności. Potrafili okradać państwo na wielkie pieniądze w tak zwanych białych rękawiczkach. Nie powiem, że to, co robiłem ja, to była kara za ich nieuczciwość. Nie takie mam poczucie sprawiedliwości. Ja po prostu korzystałem z nieuczciwości innych. Na granicy opłaceni celnicy przepuszczali tiry z nielegalnie więzionym spirytusem czy papierosami. Przemytnika taka usługa kosztowała 30 tysięcy marek. Ja dopłacałem 10 tysięcy i od tego samego przemytnika miałem cynę o przepuszczanych samochodach z kontrabandą. Wystarczyło tylko zatrzymać taki samochód, namówić kierowcę do oddania kluczyków i zabrać transport. Z czasem zacząłem płacić celnikom drugie tyle, co przemytnik. Tak więc bywało tak, że za jeden przepuszczony samochód celnik dostawał 60 tysięcy marek. Wszyscy byli zadowoleni, z wyjątkiem właściciela transportu, który nie dość, że zapłacił za towar i opłacił celnika, to jeszcze w konsekwencji tracił wszystko. Czasami bywało tak, że opłacony celnik na moją prośbę zatrzymywał przez kilkanaście godzin tira na granicy, żebym miał czas zorganizować odpowiednią ekipę i dotrzeć na miejsce. Nigdy nie zdarzyło się, żeby poszkodowany zawiadomił policję. Nie mógł tego zrobić, gdyż sam nie był w porządku. W ten sposób rosły w Polsce fortuny, a ja przy okazji uczknąłem z tego troszeczkę. Był to rodzaj podatku, nakładany na nieuczciwych obywateli. Pieniądze to władza i szacunek. Pieniądze dają poczucie siły, pozwalają przyporządkować sobie innych ludzi. Ludzie bogaci rządzą tym światem. Ja swoją pozycję i szacunek zawdzięczam nie tyle pieniądzom, które posiadam, co poszanowaniu zasad, na które składają się honor, wierność i lojalność wobec przyjaciół. W obronie tych ideałów byłem bezkompromisowy.
Gdy po wielu latach odsiadki wyszedłem na wolność, miałem już ugruntowaną opinię człowieka twardego i nieustępliwego w obronie swoich zasad. Krążyła też opinia wyniesiona z więzienia o niepokonanym Słowiku i o jego okularach. Anegdotyczna jest już historia moich okularów i wszystkiego, co z nimi jest związane. Zawsze dbałem o to, żeby mieć dobre, markowe okulary. Zależało mi nie tylko na tym, żeby dobrze widzieć i interesująco wyglądać, ale żeby poprzez okulary nadać sobie wygląd osoby poważnej, statecznej. Chciałem, żeby postrzegano mnie raczej jako intelektualistę, a nie chuligana. Okazało się, że skutek był odwrotny. Ilekroć przebywałem w jakimś barze czy restauracji, zawsze na mnie skupiała się uwaga klientów, którzy szukali awantury, chcieli popisać się przed towarzystwem, że kogoś mogą pobić. Wybór zazwyczaj padał na mnie, jako że jestem raczej niepozornej postury, a przy moich 170 cm wzrostu i złotych okularach wyglądam raczej na lamusa, którego łatwo można zlać. Przebieg takich awantur był zazwyczaj taki sam. Podpity facet podchodził do baru, rozpychał się, trącał mnie i zaczynał mi ubliżać. Rozmowa przebiegała zwykle w ten sposób. Słuchaj, misiu, mówię, nie trącaj mnie i mnie nie denerwuj, bo cierpliwość mi się kończy. Tak, pokaż w jaki sposób. I kiedy poczułem rękę takiego gościa na moim ramieniu, czy wręcz mnie szarpnął, odpowiadałem. Proszę uprzejmie, mówiłem i zdejmowałem okulary. Facet dostawał w łeb, zamiatałem nim bar, lub wrzucałem go na stojące w jednej linii butelki za barmanem, w zależności od tego, jak bardzo mnie zdenerwował. Po pewnym czasie wszyscy, którzy mnie znali, wiedzieli, że jak zdejmę okulary, to będzie awantura i jak najszybciej wychodzili. A ochroniarze lokalu, zamiast mnie uspokajać, musieli wynosić niegrzecznego klienta. Do tej pory tylko raz zdarzyło się, żebym po zdjęciu okularów nie zbił faceta. Wyjątek ten dotyczy mojego znajomego Filipa Wyganowskiego, syna byłego prezydenta Warszawy. Filip doprowadził mnie do takiego stanu, w którym zdejmuje okulary i daje w mordę. Tym razem, po zdjęciu okularów przyszła refleksja, że jednak on miał rację i nie mogę go za to zbić. Założyłem okulary z powrotem. Potrafię docenić ludzi, którzy mówią prawdę, patrząc mi w oczy. Ja i wszyscy świadkowie tego zdarzenia podaliśmy Filipowi ręce. Dzisiaj potrafimy śmiać się z tamtej sytuacji, a całe zdarzenie krąży po Warszawie jako anegdota. To Filip odkrył we mnie i rozbudził zamiłowanie do sztuk pięknych, szczególnie do malarstwa. Wielokrotnie zabierał mnie na wernisaże, wystawy i aukcje, odkrył bowiem, że w mojej obecności robi doskonałe interesy. Dziwiło mnie, dlaczego zawsze przed rozpoczęciem aukcjami Filip przedstawiał mnie wszystkim jako Słowik. Zrozumiałem to, kiedy zaczęła się licytacja. Cena wywoławcza. Kto da więcej? Filip podnosi chorągiewkę. Wszyscy patrzą na niego i na mnie. Widząc mnie, rezygnują z dalszej licytacji. Nikt nie odważył się przelicytować Filipa i za najniższą cenę kupował upatrzony obraz. Pewnego razu znalazł się dowcipniś, który chciał przelicytować Filipa. Wówczas Filip przekazał mi chorągiewkę, żebym to ja uczestniczył w licytacji. Kto da więcej? Słyszę pytanie prowadzącego licytację. Filip kopie mnie w kostkę, ja podnoszę chorągiewkę i spoglądam na dżentelmena, który chciał mnie przelicytować. Dżentelmen opuścił swoją chorągiewkę i ani drgnął. I tak było wielokrotnie. Ale powracając do historii moich okularów, po pewnym czasie po całej Polsce rozeszła się plotka o niepokonanym Słowiku. Gdzie się nie pojawiłem, znajdowali się chętni do sprawdzenia się ze mną. Już nie tak jak wcześniej, dlatego, że wyglądałem na frajera, którego łatwo zlać i popisać się przed panienką, ale dlatego, że nie jeden chciał udowodnić, że jest lepszy od Słowika. Wszystkie pojedynki kończyły się podobnie, krótkie spięcie i karetka zabierała delikwenta. Nigdy nie bawiły mnie takie historie, po prostu zmuszany byłem do obrony, a że przez lata ćwiczeń nabrałem sporej wprawy, zawsze wychodziłem z tych pojedynków zwycięsko. Tylko że nie zawsze pokonani potrafili pogodzić się z przegraną, o czym niech zaświadczy poniższa historia. Mam bardzo atrakcyjną żonę, z którą często bywam w restauracjach, na dyskotekach, na różnych przyjęciach. Jej uroda powoduje, że bardzo często jest podrywana przez facetów. Ilekroć jesteśmy w miejscach publicznych, widzę zainteresowanie, jakie wzbudza swoją osobą. Czasami bywają z tego powodu kłopoty. Jesteśmy razem na dyskotece. Znam wielu ludzi, każdy chce ze mną przez chwilę porozmawiać.
Zostawiam Monikę przy barze, a sam idę załatwiać interesy. Gdy wracam, stoi koło niej jakiś facet i najwyraźniej ją podrywa. Przepraszam bardzo, mówię, to jest moja żona i jak możesz, to odpuść sobie. Każdy tak mówi o byle jakiej dupie. Chwileczkę, to nie jest byle jaka dupa, tylko moja żona i bądź uprzejmy odejść. To ty, malutki, odejdź, mówi do mnie i mnie odpycha. Słuchaj, człowieku, możemy rozmawiać godzinami, tylko mnie nie dotykaj. Nienawidzę, jak ktoś mnie dotyka. A przede wszystkim w obecności mojej żony. Nie słyszysz tego, kurw, że to jest moja żona? Nie. To zaraz usłyszysz. Zdejmuję okulary i tak go leję, że bramkarze zamiast mnie wyprowadzić, jego wynoszą na zewnątrz. Facet dostał ataku padaczki. Przyjechała karetka reanimacyjna i faceta z trudem uratowali. Później okazało się, że facet po tym zdarzeniu wielokrotnie odgrażał się, że mi nie daruje, że się zemści. Człowiek nie umiał przyjść i porozmawiać, wyjaśnić całego nieporozumienia. Nie potrafił pogodzić się z myślą, że został pobity. A że był to, jak się to okazało, młody gangster, który starał się zdobyć prestiż w środowisku, uważał, że odstąpienie od zemsty nadszarpnie jego autorytet. Postanawia zemścić się w sposób okrutny. Pod dom, w którym mieszkam, podkłada bombkę. Jest to kilka kilogramów trotylu, do tego gwoździe i śruby, które w momencie wybuchu mają mnie dodatkowo ranić. Do całej konstrukcji dołączony jest akumulator samochodowy, który pozwala zdetonować bombę na odległość. Wszystko to jest zakopane w ziemi w pobliżu bloku na ulicy Broniewskiego w Warszawie, gdzie wtedy mieszkałem. Bombka miała eksplodować w dniu moich imienin, w Andrzejki. Taki prezent przygotował mi pałający zemstą bandzior. Z Moniką jedziemy na zakupy, ponieważ zaprosiliśmy gości i musimy ich czymś przyjąć. W drodze powrotnej mam odebrać z przedszkola córkę Sarę. Monika upiera się, żebyśmy najpierw pojechali do domu i zostawili zakupy, a później już ja sam pojadę do przedszkola po córkę. Przez jakiś czas sprzeczamy się o to, w końcu zgadzam się na takie rozwiązanie. I być może upór żony uratował życie mojej córce. Podjechaliśmy pod dom. W tym czasie, kiedy wyładowywaliśmy zakupy, zamachowcy postanowili zdetonować bombkę. Ale zrobili to w złym momencie. Bomba wybuchła za wcześnie. Wszystko trwało ułamki sekund. Słyszymy ogłuszający huk, a siła wybuchu rzuca nas na ziemię. Swoim ciałem zasłaniam Monikę, po prostu rzucam się na nią. Z okien dziesięciopiętrowego bloku wylatują wszystkie szyby, a ich odłamki jak grat sypią się na nas. Mam pokaleczone całe plecy i połowę twarzy, której nie zasłoniłem. Kilka odłamków bombki rani Monikę. Jestem na tyle przytomny, że chwytam ją na ręce i próbuję przenieść jak najdalej od tego miejsca. Każę jej uciekać. Wiem, że za chwilę zamachowcy przyjdą nas dobić. Wstaję i krzyczę: chodźcie. Nie uciekam. Chcę, żeby dokładnie mnie widzieli, żebym to ja był ich celem, a nie Monika. Ale na szczęście z jakiegoś powodu zrezygnowali. Policja wykopała w pobliżu drugą bombkę, której zamachowcy nie zdążyli zdetonować. Na szczęście dla nas, albo nerwy odmówiły im posłuszeństwa, albo coś ich wypłoszyło, w każdym bądź razie nie dokończyli dzieła. Po jakimś czasie poznałem sprawców, ale to już całkiem inna historia. Za przykład, jak duże wrażenie robiła na ludziach opinia o moich umiejętnościach, niech świadczy historia moich spotkań z Andrzejem Gołotą. Myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, kim jest Andrzej Gołota. W początkach kariery został brązowym medalistą olimpijskim, a po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych stoczył kilka spektakularnych pojedynków, między innymi z byłym mistrzem świata Riddickiem Bowe, Lennoxem Lewisem czy Mike'iem Tysonem. Był pupiłem prezesa Polskiego Związku Bokserskiego, mecenasa Jacka Wasilewskiego, który, nawiasem mówiąc, wielokrotnie pomagał Gołocie w jego kłopotach z prawem. Gołota nie potrafił poradzić sobie z sukcesem, jaki odniósł na ringu amatorskim. Zaczął nadużywać alkoholu. Popadł w konflikt z prawem. Skłonności Gołoty do bijatyk spowodowały, że w pewnym momencie zaczął być poszukiwany listem gończym i to było przyczyną, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ale zanim to nastąpiło, ukrywał się w Ożarowie pod Warszawą, w domu znanego wszystkim Pershinga. Ponieważ Gołota był wielki i dobrze się bił, Pershing zatrudnił go do swojej obstawy. Przy boku Pershinga zaczął pojawiać się w różnych popularnych dyskotekach i restauracjach, w których i ja bywałem.
Dzięki temu w którymś momencie gołota stanął na mojej drodze. W towarzystwie przyjaciół bawiłem się w dyskotece Olszynka, gdy w pewnym momencie do naszego stolika podszedł gołota i próbował się dosiąść. Przepraszam cię bardzo, mówię, to są moje koleżanki, może byś się przywitał i spytał, czy możesz się dosiąść. Koło dupy latają mi twoje kobiety, on na to. Skoro nie witasz się z moimi koleżankami, to się zrywaj i w tym momencie ściągnąłem okulary. Po wielu latach spotykamy się znowu, tym razem w agencji towarzyskiej, do której zaprosiłem kilku moich gości z zagranicy. Okazuje się, że klientem w tej agencji jest pan Andrzej Gołota, mało tego udaje, że mnie nie zna. Rozumiem, może nie przyznawać się do znajomości ze mną w telewizji, na ulicy czy gdziekolwiek w miejscu publicznym, ale nie w burdelu. Jest rozebrany, zasłonięty tylko ręcznikiem. Pamiętając o tym, jak kilka lat temu zlekceważył moją osobę, bardzo spokojnie mówię do niego. Słuchaj, misiu, natychmiast opuść ten lokal. Jak to? Pyta zdziwiony. Masz 2 sekundy. I ten słynny gołota grzecznie wychodzi poza teren burdelu. A buty? Buty zostają tutaj na pamiątkę, bo jesteś słynnym bokserem. A teraz wynoś się stąd bez butów. Z tego co wiem, buty te do dzisiaj wiszą na ścianie wspomnianej agencji towarzyskiej przy ulicy Poetów w Warszawie i czekają na autograf właściciela. Po pewnym czasie telewizja pokazuje walki gołoty ze Stanów Zjednoczonych. Próbują wykreować go na mistrza świata. Walczy on z najlepszymi bokserami i nadal pracuje dla Pershinga. Pershing, dla którego pracował gołota, to oddzielny akapit w życiu przestępczym naszego kraju. To człowiek o niesamowitym talencie organizacyjnym, chociaż największy talent Pershinga był do przegrywania wielkich fortun w grach hazardowych. Był ulubionym klientem nie tylko europejskich kasyn i wyścigów konnych, ale również miejsc hazardu z drugiej strony oceanu. Z osobą Pershinga wiąże się wiele niewyjaśnionych do dzisiaj historii. Na przykład jak mógł dokonać tego, że straciłem wizę amerykańską. W Stanach Zjednoczonych spędziłem w sumie chyba 2 lata, bywałem w najlepszych hotelach, grywałem w najlepszych kasynach, w Las Vegas wziąłem ślub z moją żoną Moniką. Gdy starałem się o przedłużenie wizy amerykańskiej, traktowano mnie jak VIP-a, dostałem wizę na 10 lat. Gdy po raz kolejny chciałem wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ambasada amerykańska powiadomiła mnie i moich przyjaciół, że wizy zostają nam odebrane i jesteśmy w Ameryce persona non grata. Wszyscy, z wyjątkiem Pershinga. On nadal podróżował do Stanów Zjednoczonych, a my nie. Jaka była w tym jego rola? Do końca nie są wyjaśnione powiązania Pershinga i jego wspólnika masy ze światem znanych biznesmenów. Tajemnicą Poliszynela są ich powiązania ze znanym biznesmenem i senatorem, o którym mówi się, że wykorzystując swoje układy wszedł w spółkę z Pershingiem i Massam i razem dokonali nadużyć na ogromną skalę przy odzyskiwaniu podatku VAT od obcokrajowców. Interes szedł tak dobrze, że szkoda było dzielić się olbrzymimi zyskami ze wspólnikami. To Massa miał największy interes w tym, żeby wyeliminować wspólników. Niewyjaśnione są również do końca okoliczności śmierci byłego wicepremiera Ireneusza Sekuły. W tajemnicy utrzymuje się fakt, że w ostatnim okresie życia spotykał się on z Massą i Pershingiem i prowadził z nimi jakieś interesy. Mówiło się nawet o $2 milionach, które rzekomo był im winien. Nagle Sekuła zostaje znaleziony w swoim biurze z 4 ranami postrzałowymi, które jakoby sam miał sobie zadać. Cała Warszawa mówiła o tym, że poprzedniego dnia Pershing z Massą złożyli mu wizytę w jego mieszkaniu. Byłem człowiekiem zbuntowanym, wielokrotnie niesłusznie mnie karano. Ale gdzieś głęboko w zakamarkach mojej duszy czułem, że nigdy nie byłem zepsuty. W moim sercu tliła się iskierka wiary w nawrócenie. Chciałem zawsze być człowiekiem dobrym, nie chciałem krzywdzić innych. Przez całe swoje świadome życie pragnąłem mieć księdza za przyjaciela. Miałby to być człowiek, który byłby dla mnie moralnym autorytetem, który pomógłby mi odnaleźć swoje miejsce w życiu, naprawić moją zbłąkaną duszę. I ja znalazłem takiego człowieka w osobie księdza Kazimierza Korybuta Orzechowskiego. Następuje kolejny zwrot w moim życiu. Przyjeżdżam do Skolimowa do domu byłego aktora i poznaję księdza Kazimierza. Moje pierwsze spotkanie z księdzem Kaziem to była spowiedź. Ale niezwykła spowiedź w konfesjonale, tylko szczera rozmowa w 4 oczy. A nawet nie rozmowa, tylko mój monolog. Ksiądz Orzechowski zabrał mnie do kaplicy i pozwolił mi przez godzinę mówić o wszystkim, co leży mi na duszy.
Cierpliwie wysłuchał wszystkich moich grzechów, uwierzył w moją szczerą chęć naprawy, prowadzenia normalnego, uczciwego życia, takiego życia, abym mógł patrzeć ludziom prosto w oczy, aby nikt nie mógł mi niczego złego zarzucić. Postanowił mi pomóc. Każda następna spowiedź przebiegała podobnie. Długa, szczera rozmowa, bez zadawania krępujących pytań. Nie klatka konfesjonału, krata, kiedy nie wiem, do kogo mówię. Mówiłem do człowieka, do księdza, któremu mogłem patrzeć w oczy. Z jednej strony on, żywy człowiek, z drugiej ołtarz Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy był ktoś, kto chciał mnie wysłuchać. Mogłem mówić o wszystkim, co leżało na moim sercu. Mówiłem do tego wielkiego człowieka, a on cierpliwie słuchał. Z każdego spotkania z księdzem Kaziem wychodziłem szczęśliwy i uduchowiony. Czułem potrzebę bycia dobrym i rozdawania tego dobra innym, dzielenia się z innymi moim szczęściem. Tym wszystkim, co dostawałem od księdza Kazia, chciałem dzielić się z ludźmi. Od tego momentu zaczęła się moja przyjaźń z księdzem Orzechowskim. Jestem pod nieodpartym wpływem tego mądrego i szlachetnego człowieka. To dzięki niemu zacząłem czytać literaturę piękną, bywać w teatrze, spotykać się z ludźmi kultury i sztuki. To on namówił mnie na studiowanie Pisma Świętego, z nim odbyłem 4 pielgrzymki do Ziemi Świętej. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, kim jest ten wspaniały człowiek. Dla mnie był najwspanialszym powiernikiem i przyjacielem, człowiekiem, który leczy moją duszę. Był nie tylko moim ojcem duchowym, on zastąpił mi mojego ojca, który nie żył od wielu lat, a którego tak bardzo mi brakowało. A wkrótce miał zostać człowiekiem, który wskrzesi Andrzeja, dzięki któremu wejdę na nową drogę życia. Kim jest ksiądz Kazimierz? Gdybym miał w sobie choć trochę skromności i pokory, ta książka byłaby tylko o nim. On jest przyjacielem Ojca Świętego, on święcenia kapłańskie otrzymał od prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, on jest przyjacielem wielkich tego świata, polityków, artystów, ale i ludzi takich jak ja, maluczkich. Nikt nie powie o nim inaczej, jak kochany Kazimierz, nasz Kazio. To z nim kardynał Karol, Wojtyła ostatnią noc przed konklawę spędza w klasztorze u wizytek na ulicy Wiślanej w Warszawie. Następnego dnia kardynał Karol, Wojtyła leci do Rzymu. Zostaje wybrany na papieża. To przed nim chylą głowy najwięksi politycy i biznesmeni. On jest kapelanem domu byłego aktora w Skolimowie. Bez niego nie odbędzie się żadna premiera teatralna. Z jego błogosławieństwem żenią się najsławniejsi polscy artyści. On pierwszy wita na świecie ich dzieci. On żegna największych polskich artystów na ostatniej drodze ich życia. Od wielu lat jest on świadkiem wszystkich najważniejszych wydarzeń w moim życiu. W domu byłego aktora w Skolimowie udziela chrztu świętego mojej córce Sarze i błogosławi mój nieformalny związek. Po latach jest świadkiem rozpadu tego związku. Podtrzymuje mnie na duchu, nie pozwala się załamać. Po wielu spotkaniach i długich, szczerych rozmowach, ksiądz Kazimierz proponuje mi udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Co roku jest on przewodnikiem kilku oficjalnych pielgrzymek, ale zawsze jedna w roku jest jego prywatną pielgrzymką, na którą zaprasza swoich najbliższych przyjaciół. Tym razem jednym z nich miałem być ja. Była to moja pierwsza pielgrzymka do Ziemi Świętej, ale jak się później okazało, chyba najważniejsza. Spotkanie z duchownym w Jerozolimie. Jadę na pielgrzymkę z księdzem Kazimierzem, przez władze Izraela uznanym za najlepszego przewodnika, obcokrajowca po Ziemi Świętej. Mieszkamy w domu polskim w klasztorze sióstr Elżbietanek w Jerozolimie. Jest to kilka pokoików, przeznaczonych dla pielgrzymów z Polski. Mieszkamy w surowych warunkach cel klasztornych. Wędrujemy zgodnie z Pismem Nowego Testamentu śladami Chrystusa. Ksiądz Kazimierz prowadzi nas do Betlejem, gdzie Jezus się urodził, Nazaret, gdzie się wychował, Galilei, gdzie nauczał i poznał swoich apostołów po drodze krzyżowej i do Jerozolimy, gdzie został ukrzyżowany i gdzie zmartwychwstał. Ksiądz Kazimierz oprowadza nas po tych wszystkich miejscach, pomaga nam poznać i zrozumieć Pismo Święte. Żyjemy w spartańskich warunkach i jesteśmy szczęśliwi, radośni. Poprzez poznawanie Pisma Świętego i historii, która ma 2000 lat, każdy z nas próbuje odnaleźć w sobie radość życia, lepiej poznać siebie. Nauczyć się kochać innych. Ludzie wszystkich zawodów, aktorzy, wojskowi, biznesmeni, ludzie do tej pory nieprzekonani do wiary, nawracają się. Zaczynają modlić się, z wielką pokorą zwracają się do Boga. Ja jestem jednym z nich.
Traktują mnie przyjaźnie, nikt mnie nie odrzuca, nie potępia. Mogę być taki sam jak ci ludzie. Okazuje się, że nie mam na czole wypisanego imienia Słowik, nikt nie przypuszcza nawet, że ja to ten groźny bandzior, który przesiedział w więzieniach 10 lat życia. Przez cały czas czuję, że ksiądz Kazimierz otacza mnie specjalną troską. Stale jestem pod jego opieką, stale mnie kontroluje. Jakby bał się, że w pewnym momencie mogę coś zepsuć. Zauważył to Krzysztof K., znany polski aktor, jeden z uczestników pielgrzymki. I to właśnie jemu ksiądz Kazio zleca opiekę nade mną. Przez miesiąc mieszkamy w jednej celi. Poznajemy się. Zdradzamy sobie swoje największe sekrety. Mówimy sobie o sprawach, o których wie tylko on i ja. Z czasem nasza znajomość przekształca się w głęboką przyjaźń. Symbolem tej przyjaźni jest obrazek Matki Boskiej Opiekuńczej, który dostałem od strażnika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, a z którym to obrazkiem nigdy się nie rozstaje. Co wieczór przed snem Krzysztof miał zwyczaj czytać książkę. Bardzo mnie ciekawiło, co to za książka. Któregoś wieczora nie wytrzymałem i spytałem Krzysztofa. Krzysiu, co ty tam czytasz tak uważnie? A, dostałem od księdza Malińskiego taki brewiarz. Otwórz go, gdzie chcesz, odpowiedział, mi podając książkę. Otwieram brewiarz na przypadkowej stronie, a Krzysztof zaczyna czytać tekst, który tam się znajdował. Zaufaj sobie. Zaufaj, że potrafisz być uczciwy, że zachowasz się z godnością, że nie zdradzisz, że nie stchórzysz, że się nie upodlisz, że dasz sobie radę, że wypełnisz zadanie, które ci powierzono, że potrafisz kochać, być wiernym. Zaufaj sobie. Zaufaj drugiemu człowiekowi, że cię nie zostawi samego, że ci dochowa wierności, że cię nie opuści w chorobie, że ci pomoże, że cię zrozumie, że odkryje swój błąd. Zaufaj drugiemu człowiekowi. Zaufaj sobie. I nawet gdybyś się zawiódł, pamiętaj, że to jest szczególny wypadek, który nie może przekreślić twojej ufności, ksiądz Maliński. Cały ten tekst Krzysztof K. przepisał z tyłu obrazka, do którego modliłem się co wieczór, tego samego obrazka, który dostałem od strażnika Grobu Pańskiego. Pod spodem dopisał słowa. Niech ci to rozważanie pomaga żyć rozważnie, Krzysztof K. Krzyśkowi wydawało się, że ten tekst doskonale do mnie pasuje. Widocznie ksiądz Kazimierz musiał opowiadać mu o mojej przeszłości. I to złe fatum, ta moja przeszłość miała nie opuścić mnie nawet tu, na pielgrzymce. Krzysztof K. miał walizkę, w której przechowywał swoje osobiste rzeczy i oszczędności. I pewnego razu zginął mu kluczyk od tej walizki. Cały zdenerwowany szukał tego kluczyka, sprawdzał we wszystkich zakamarkach celi. W poszukiwania zaangażowało się kilkanaście osób. Cela była pełna ludzi, wszyscy byli podenerwowani, podnieceni. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby podczas pielgrzymki coś zginęło. Gdy wszedłem do celi, całe to zamieszanie wydało mi się dziwne. Nie skojarzyłem sytuacji z moją osobą. Nawet nie angażowałem się w poszukiwania. Ale w pewnym momencie pytam. O co chodzi, Krzysiu, co tu się stało? Nie mogę otworzyć walizki, kluczyk mi się gdzieś zapodział. Ale co chcesz, kluczyk znaleźć, czy otworzyć walizkę? Czy jak ci otworzę walizkę, to cię to uspokoi? Ja ci ją otworzę. Po czym, korzystając z moich umiejętności, które nabyłem w czasie przebywania w więzieniach, na oczach wszystkich zgromadzonych ludzi otworzyłem walizkę. Gdy Krzysztof sprawdził zawartość walizki i stwierdził, że nic nie zginęło, zobaczyłem ulgę na jego twarzy. Chwilę później znalazły się kluczyki. Były w spodniach, które Krzysztof oddał siostrom do prania. Dopiero po chwili uświadomiłem sobie, że byłem podejrzewany o kradzież. Piętno mojej przeszłości dopadło mnie w Ziemi Świętej. Od tego zdarzenia Krzysztof nabrał do mnie takiego zaufania, że już nigdy nie zamykał walizki. Przychodzi ostatni dzień pielgrzymki. Droga krzyżowa. Idziemy od stacji do stacji śladami Jezusa Chrystusa. Każdy z uczestników pielgrzymki na przydzielonej mu stacji może powiedzieć coś od siebie, swoje przemyślenia, odczucia. Ja też mam swoją stację. Trzeci upadek Jezusa Chrystusa. Chrystus upadł po raz trzeci. Po raz trzeci podniósł grzechy świata w postaci krzyża. Dał radę podźwignąć się i iść dalej. Czasami i nam powinie się noga, mały problem powoduje, że nie możemy dać sobie rady w życiu. Wtedy trzeba patrzeć na Chrystusa. On miał większe problemy, większy ciężar, dał radę i szedł dalej.
Nie załamujmy się niepowodzeniami, które nas spotykają. Może to jest nasza droga krzyżowa, nasze cierpienie. W czasie tych słów, które wypowiadam przy trzecim upadku Chrystusa, podnoszę w górę krzyż i całuję go. I wtedy widzę, jak niektórzy z nich, butni, zarozumiali, którzy jeszcze niedawno powątpiewali w sens pielgrzymki, zaczynają płakać. Przepraszają za zwątpienie, niewiarę w istnienie Jezusa Chrystusa. Wszyscy łamią się duchowo. Podczas moich czterech pielgrzymek nie widziałem człowieka, którego ksiądz Kazimierz by nie złamał Pismem Świętym. I to nie tylko jego zasługa. To bliskość Ziemi Świętej powoduje, że każdy zaczyna rozumieć, jak i jest malutki względem historii i Jezusa Chrystusa. Mądry czy głupi, silny czy słaby, jesteś tylko człowiekiem. Ksiądz Kazimierz nam to pokazuje. Jezus też miał swoje więzienie. Ja byłem w tym miejscu. Na linach spuszczono go do lochu. Przykuty do skały, torturowany, osamotniony. Jego pierwsze więzienie, izolatka na Brzuskach w Mielęcinie. Nie ma matki, która wytarłaby mu spocone czoło. Nikt nie poda mu wody. Święty Piotr wyparł się go, apostołowie go opuścili. Bez przyjaciół. Osamotniony i niewinny. I wtedy ja, odmieniony duchowo, przywrócony życiu i natchniony, mówię księdzu Kaziowi. Tu umarł Słowik, narodził się Andrzej. Podczas tej pierwszej pielgrzymki zakochałem się w Ziemi Świętej. Od tej pory, kiedykolwiek wiedziałem, że ksiądz Kazio prowadzi pielgrzymkę, rezygnowałem ze wszystkich dobrodziejstw, zostawiałem wszystkie sprawy i jechałem z nim do mojej ukochanej Ziemi Świętej. Do tych miejsc, gdzie narodziłem się ponownie. Ile jest świętych Ewangelii? Pyta ksiądz Kazimierz. Cztery i je wyliczam. Nie, odpowiada ksiądz. Jest ich pięć. Piątą jest Ziemia Święta i ja nauczę cię ją kochać. Czasami ksiądz Orzechowski przyjmował mnie w swoim prywatnym pokoju w Skolimowie. Byłem wtedy bardzo szczęśliwy, bo mogłem prowadzić z nim swobodną rozmowę, nieskrępowany dostojeństwem kaplicy. Podczas jednej z takich wizyt Kazio powiedział mi o problemie, jaki miała jedna z sióstr zakonnych, które tam służyły. Słuchaj, mówi, mam problem. Niedługo jadę z pielgrzymką do Ziemi Świętej, a okazuje się, że jednej z sióstr nie stać na to. Matka przełożona wyraziła zgodę na jej wyjazd, ale ona nie ma wystarczająco dużo pieniędzy. Bardzo chciałbym zabrać ją ze sobą. Po 20 latach służby zakonnej spełniłoby się jej marzenie. Próbuję zbierać pieniądze od wszystkich, którzy tylko mogliby mi pomóc. Już niewiele mi brakuje. Czy ty mógłbyś mi w tym pomóc? Nie wiem, czy potrafię, bo to może jakaś wygórowana suma? Jakąś niewielką kwotę mógłbym na to przeznaczyć. A on na to. Cokolwiek. Każde pieniądze się liczą. Okazało się, że to cokolwiek to była kwota, jaką nieraz wydawałem na przeciętną kolację w barze. W tym miejscu, drogi widzu, zakończymy część drugą tej książki. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi materiałami, to subskrybuj proszę ten kanał. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia w trzeciej i zarazem ostatniej części tej książki.